kordońskie budowle są tym, czym mogłoby być połączenie murów Mińskiego z bursztynową komnatą, o ile ktoś coś takiego byłby w stanie wybudować. Z całą pewnością możemy stwierdzić, iż budowle te pojawiły się tutaj około 1500 lat temu. Nie wiemy nawet, skąd pochodzi słowo Fordon. W żadnym z języków świata nie znajdziemy jego korzeni. Człowiek dotarł na Marsa, lecz nadal geneza powstania budowli fordońskich pozostaje dla niego bezkresną tajemnicą. Ludzkość przez wiele wieków próbowała osiągnąć ten poziom. Wszystko, co wiąże się z tymi budowlami, pozostaje tajemnicą dla współczesnych. Jedynym rozwiązaniem może być ingerencja sił wyższych, takich jak promieniowanie kosmiczne, burze z piorunami, potopy, kosmici. Wystarczy tutaj w ogóle chwilę pobyć, żeby się zorientować, że to na pewno nie zostało zniesione, żeby tu ludzie mieszkali. W dzisiejszym programie poznamy jedną z najbardziej fascynujących zagadek wszechświata. Odwieczne tajemnice wszechświata. Starożytne słowiańskie przysłowie mówi: im więcej myślisz, tym więcej wymyślisz. Z całą pewnością możemy stwierdzić, iż budowle te pojawiły się tutaj około 1500 lat temu. Zostały zbudowane w czasie jednej nocy najprawdopodobniej, i to do tego nocy bezksiężycowej. Obecnie nie jest możliwe wybudowanie tak wielkich obiektów w ciągu jednej nocy. Jeżeli nie zrobili tego starożytni Słowianie, to kto? Przy ich budowie zastosowano prawidła matematyczne, nieznane nawet 2000 lat później. Wątpliwe jest, aby dysponowali wiedzą o betonie, a jeżeli nawet, to czy byliby w stanie stworzyć materiał o podobnej trwałości? Ja uważam, że to wspaniałe, że 1500 lat temu istniała taka kultura zdolna stworzyć taką technologię i wybudować coś takiego jak budynki w Fordonie. Ludzkość przez wiele wieków próbowała osiągnąć ten poziom. Niestety rezultaty są takie jak za mną. Ani to nie było trwałe, ani piękne. Wszystkie te budowle ustawione są równoleżnikowo. Krótsza ściana zawsze jest ustawiona na północ lub południe. Czy jest możliwe, aby starożytni Słowianie wiedzieli, z której strony zwykle zachodzi słońce? Nie mieli przecież kompasów. Dopiero można powiedzieć, że w okresie socrealizmu dobiliśmy niejako do tego poziomu, aczkolwiek jeszcze jesteśmy dalece od ideału. Legendy słowiańskie mówią o tajemniczym ludzie z gór, który pojawił się tutaj na tych ziemiach w mniej więcej tym samym okresie, kiedy powstały te budowle. Przybył on do nas tamtym mostem w bardzo tajemniczy sposób i w równie tajemniczy sposób zniknął. Trudno z całą pewnością stwierdzić, iż budowniczymi tych tutaj oto budowli byli ci prasłowianie. Kim byli tajemniczy ludzie z gór, o których mówią legendy? Skąd wziął się stalowy most na Wiśle 1500 lat temu, zwłaszcza że ludzkość dysponuje inteligencją dopiero od 80 lat? Czy przy tych wszystkich niejasnościach nadal można sądzić, że zostały one wybudowane przez ludzi? To bardzo stary i zażarty spór. Już kiedy praprawnuk Pepina Małego stanął u stóp tych budowli, jego żołnierze zastanawiali się, do czego mogą one służyć. Jak już zostało dowiedzione, że na przykład to, co nazywamy piramidami egipskimi, rzeczywistości było pralnią chemiczną dla właśnie owych kosmitów, to tak, ten tutaj teren odgrywał bardzo poważną rolę stacji przekaźnikowej wiązki promieni, za pomocą której owi kosmici przekazywali sobie energię, komunikowali się, praktycznie regulowali wszystkie dziedziny swojego życia. Otóż przez owe geograficzne ustawienie, topograficzno-geograficzne ustawienie tych budowli, zbierało się tutaj bardzo silne napięcie. Napięcie, dodajmy, które się nie da wymierzyć voltami, tylko da się wymierzyć specjalną skalą. Po raz pierwszy wymierzył je, nawiasem mówiąc, w 1812 roku książę Igor Jusupowicz Rapacholin, i tak też się ono czasami określa jako napięcie Rapacholina. Potem to napięcie było zbierane przez dolne partie tutaj i tutaj wszędzie tych budowli. Dolne partie, które określa się obecnie jako
wężownice naciągające, ono potem szło do góry, tam się dostawało w obszary tych tutaj takich tworów, które podobne są do okien. One w rzeczywistości są turboprzywałami i przez te turboprzywały napięcie wchodziło przez pory i różne takie szpary, też bardzo szczegółowo i precyzyjnie umiejscowione do wewnątrz, gdzie dostawało się w cały system cyklonników i nakręcanek i wychodziło kominami tam o góry, o tam u góry wychodziło kominami w postaci częściowej wiązki, czyli podwiązki. I te wszystkie podwiązki wychodzące z kominów się łączyły w stratosferze i już jako promień szły. Czy to możliwe, że obiekty te stanowią stację nadawczą mieszkańców planety Warzchar? Jeżeli potwierdziłyby się ich związki z piramidami, to w takim razie kto je wybudował? No bo wystarczy tutaj w ogóle chwilę pobyć, żeby się zorientować, że to na pewno nie zostało zniesione, żeby tu ludzie mieszkali. To się w ogóle nie nadaje do tego, żeby tutaj w tym ludzie przebywali na stałe. To nawet widać po chodnikach, że ludzie po chodnikach nie chodzą, tylko po trawie się głównie przemieszczają. Te chodniki są nierówne, bo jak już powiedziałem, kosmici mieli trudności z istnieniem fizycznym. Jeżeli istnieli, to co najwyżej jako twory gąbczasto ciągliwe. Ja tutaj mam nawet zdjęcie, zostało wykonane 500 lat temu w Świnoujściu. Jedyne zdjęcie kosmity, który wychodzi ze swojego pojazdu i zaraz się rozlewa w naszej atmosferze. O, tutaj może pokażę. Jest to unikat w ogóle, to zdjęcie. No i dzięki temu, znaczy nie dzięki temu, ale z tego powodu właśnie nie mogli oni za bardzo się przemieszczać, więc wszystkie swoje czynności regulowali promieniami głównie. Te rzekome graffiti to są rzeczywistości. Poświadczenie ostatniej kontroli technicznej, to wszystko doskonale funkcjonuje i działa. Gdyby przebić tunel pionowo w dół przez całą kulę ziemską, trafilibyśmy w geometryczny środek Pacyfiku. Miejsce to od wieków omijane jest przez żeglarzy. Mi w telewizji kazali przeczytać tak, że w naszym statku zepsuł się kompas i w wyniku błędu nawigacyjnego trafiliśmy w sam środek Pacyfiku. Wahania temperatury dochodzą tam do 100 stopni Celsjusza w ciągu praktycznie 15 minut. Burty statku zmieniły kolor, wszystkie przyrządy oszalały, na szczęście silnik. I tu już mi nie dopisali i sam coś muszę wykombinować. Ja tam stałem na tym statku z podniesionym kołnierzem, bo tam było diabelnie zimno. I jak tutaj mnie zdematerializowało, to ja tutaj też z podniesionym wylądowałem i tak stoję, mało tego. Ja tam, mogę to powiedzieć, załatwiałem się akurat. I akurat w tym miejscu wylądowałem w samym środku Fordonu i to był jakiś festyn, także ludzi było bardzo dużo i ja musiałem, chcąc nie chcąc, dokończyć tą potrzebę fizjologiczną. No i tak przy tych ludziach to musiałem zrobić. To jest mój statek. Ja, proszę pana, na tym statku tutaj w Fordonie wylądowałem, a tamte statki, tamten mniejszy to mojego kolegi Zenka, on też pływa z Rudą i tamten, proszę pana, zboże wozi. I też wylądowaliśmy tutaj wszyscy w Fordonie. I ja może powiem, jak to było na Pacyfiku. Jak to się wszystko zaczynało dziać, szalał kompas, to statek zmienił mało, że kolor, ale zmienił nazwę. Ja sięgnąłem ze strachu, żeby obejrzeć zdjęcie mojej rodziny, bo mówię, ostatnie moje chwile. Spojrzałem do mojego dowodu osobistego, ja też zmieniłem nazwisko. Także tam się wszystko raptownie zmieniało, także nawet no... Ale jednego nie zmieniło. Ja chciałem zmienić, myślałem, że dopomoże mi w tym ta sytuacja. Skarpetki pozostały takie same. Nie zmieniłem skarpetek. Skoro dziś możliwa jest dyslokacja tak dużego obiektu jak statek, to być może to samo stało się 15 wieków temu z Atlantydą. Być może to właśnie Fordon jest tą mityczną krainą, która zdematerializowała się 15 wieków temu. Słowo Fordon w języku Wizydów Aleutkich oznacza Atlantyda.